Dzień dobry, dzień dobry. Jestem w firmie Elegancko. Dlaczego? Ponieważ dzisiaj wydajemy projekt M3 Cabrio. Zapraszam do oglądania odcinka. Cześć panowie! Dzień dobry panie Adamie. Widzę ostatnie szlify. Tak, ostatnie szlify, jeszcze parę tematów zostało, dzisiaj oddajemy, nie? Tak. Słuchajcie, tak mówimy ostatnie szlify. Dzisiaj jest oficjalne wydanie tego pojazdu, ale tak naprawdę jeszcze parę rzeczy musimy dokończyć. To pierdółki tak naprawdę, ale no jeszcze jest to. Jest jeszcze co robić, dokładnie, pierdółki, no to możemy pokazać tak pokrótce jakie. No, kończymy lakier, właściwie skończony, trzeba jeszcze gdzieś tam miejscami finish dokończyć po takich, tak jak gdzieś tam dookoła chodzimy, no to no gdzieś, tak, tak, gdzieś tam coś do. Tak, więc trzeba będzie zrobić jeszcze finish, położyć powłokę, więc raczej nie będziemy dzisiaj nim jeszcze wyjeżdżać. No nie, żadnej jazdy testowej nie będziemy. Co jeszcze, przód mamy złożony, mamy tu wszystko właśnie te linki, bo gdzieś nie sprzątnąłem, ale... Felgi, słuchajcie, w ostateczności nie zostały zrobione, bo tylko są wyczyszczone po prostu. Tak, wyczyszczone. Za dużo jest takich uszkodzeń dookoła. Jakby było parę gdzieś tam delikatnie, to że może coś byśmy zarzeźbili, ale tego jest za dużo, żeby to po prostu bardzo ładnie wyglądało. Je trzeba oddać do renowacji i wtedy... Tak, na full. Nie? Tylko tu się, słuchajcie, tyle tego nazbierało, że troszeczkę po prostu pan musi odpocząć. Może jakieś rzeczy dokończymy następnym razem. Tak myślę, bo pan i tak jak go weźmie do garażu, to ja wiem, że będzie umawiał. No. Zrobione, te ringi wyciągnięte. No. Oklejone. Nie, zupełnie co innego teraz. Nowe nereczki, znaczki, kratki pod szybie jeszcze. O, musimy wycieraczki jeszcze ściągnąć. O, tutaj widzę, tam też odnowiłeś, super. Tak, no i widzisz, pod szybie jest nowe. Jeszcze muszę ściągnąć, założyliśmy na razie po prostu, żeby nie było bez wycieraczek, ale wycieraczki muszę ściągnąć i trzeba je naprawić, trzeba je polakierować. No tak, słuchajcie, tu jeszcze wyszły jakieś takie rzeczy, właśnie zerwany gwint jest tutaj, tak, jednej śruby. Jest zerwany gwint, dokładnie. Tak więc do mnie musi samochód wrócić, tutaj jeszcze elektryk musi zrobić światło tylne przeciwmgłowe. Tutaj, tak, wydech muszę wyprostować. Tutaj jeszcze musimy poprawić, znaczy to jest do wymiany. To jest zamówione, tylko idzie z Niemiec. Tak, no. Zdejmiemy sobie to, to też dość dopoleruje się. Tak, no bo widać, że brakuje, nie? Tak. Wewnętrze to mamy tak, skórki uszyte. A widzę, zagłówek już jest poprawiony, tak? Tak, zagłówek jest poprawiony, wnętrze uszyte do przetarcia tak naprawdę, ale wszystko już tak, i polakierowane, i poczyszczone, powymieniane to co trzeba było, tunel, tak jak widzisz, no teraz już jest... No jest taki... No jakbyś powinien, no, nówka, po prostu. Tak, no, widzę tutaj alkantarka. Tak, alkantarka, wszystko wleciało nowo. Tutaj tak samo. Kietniczki wszystkie cztery sztuki. Tak jest. Tyłu kanapka, proszę bardzo, polakierowana. Na nowo cała. Nie no, nówka. Ona w ogóle wygląda, ja... Słuchajcie, ja tu w międzyczasie jeździłem. Zresztą wczoraj byłem? Wczoraj byłem. Słuchajcie, ja tak się nawet zastanawiałem, czy ty tego nie uszyłeś na nowo. No wiesz co, tak ładnie wyszło. Ona nie była brzydka z tyłu, ta kanapa, ale no musiała być blisko jakby odcieniem i na połysk, że tak powiem. No tak, żeby to było podobne i się nie rozróżniało. Więc tak naprawdę jakichś potężnych napraw z tyłu nie było, tylko przelakierowanie od nowa. Przelakierowanie od nowa całej kanapy, nie? Całe audio, słuchajcie, jest już też wstawione, tak, wszystko gra i buczy. Gra, Android Auto funkcjonuje, także głośniki są nowe, instalacja jest poprawiona, nagrzewnica naprawiona, także nawiewy czyli działają. Czyli wszystko tak jak trzeba i super, kurde. Tu pod tym kątem jest wszystko na... Otworzysz maseczkę, pokażemy wam, bo tam też wygłuszenie jeszcze przywoziłem. Teraz jeszcze jedna rzecz. Wygłuszeniem, ale jeszcze to musimy poskładać do końca. A, to trzeba poskładać, no tak. Tak, bo silnik już tutaj wszystko ogarnięte, plastiki powymieniane, wygłuszenie założone. Dokładnie, lampy, tu wszystko jest ładnie spasowane. Ładnie, tutaj te plastiki, które właśnie zamawialiśmy. Tak, linka działa, zamykanie, otwieranie jest sprawne. No to ty wymieniałeś tak, u nas wtedy. Tak. Także to wszystko jest... Tutaj też widzę, ogarnęliście. Tak. Ładnie to wygląda. Wiesz co, ja to w ogóle sobie myślę, że... Jak ten samochód do mnie trafi i w związku z tym, że te panewki były robione, to ja mu jeszcze po prostu olej wymienię jeszcze raz. Mhm. Tak, na wszelki wypadek, bo w ogóle tam i tak byś musiał skasować serwis, by się tak, świecił. Tak. To już ustalimy po prostu, co tam po kolei.
elektryka się ustali, jak już będzie wszystko wiadomo i wtedy na koniec jeszcze raz jakiś, no, no ja nawet nie wiem, czy jest sens jakieś tu grubsze tematy robić jeszcze zewnętrzne, czy nie lepiej właśnie zrobić tak, że do elektryka, do mnie i później do ciebie, żeby, no bo i tak będziesz musiał samochód. Wiesz co, myślę, że ważne jest, żebyśmy też ustalili pogodę. A, to jest najważniejsze. To jest, jak będzie deszcz padał, to jest kluczowe. To niech to na razie stoi u nas. No bo dzisiaj na przykład ja też mówię, czy zrobić tą jazdę testową, ale jak wyjechałem, mówię nie robimy. No, nie. Szkoda tej roboty, a zresztą jeszcze powłokę musimy wrzucić. No właśnie. Ona też sobie chwilę poleży. No właśnie. Także w tym się wstrzymajmy, a strzelimy się po prostu w pogodę i będziemy działać. Czy z elektrykiem, czy u ciebie, nie? Tak jest. Ona i tak na lawecie jedzie do właściciela. A tu widzicie, co jest? No tu jest fajnie. Tu też jest fajnie. Kolega Hubert raptowny tutaj maczał swoje macki. Słuchajcie. Myślę, że na pewno pamiętam. Taką gadlotkę. Także pozdrawiamy Huberta. Tak jest. Hubert, także cię obserwujemy, wszystko wiemy, że wymieniasz panewki, tuningujesz BM-ki. Empowery, znaczy się. Empowery, wszystko śmiga, jeździ. Klient chwalił, bardzo zadowolony. Tak. Nie no, Hubert robi wszystko na wysokim poziomie, wiesz. Kurczę, no każdy niech się zajmuje tym, czym wiesz. On bardzo dobrze tuninguje właśnie te M-y i w zasadzie robi tylko empowery i tyle, nie? No ale już pewnie jest dłuższy czas, bo ja pamiętam kiedyś robiłem ten samochód i on już miał już był strojony, więc to też nie jest świeży jakiś temat. Ja do tej pory jestem w 100% zadowolony z tego, co tutaj się wydarzyło pod maską. Także fajnie to wszystko jest zrobione. Kierownica tutaj dobrze wygląda, bo to o kurde. Z tym wiesz, z obrotowym. Tak. Ma tam w kierownicy, słuchajcie. No. Maska też wymieniona, bo w oryginale nie jest. Nie jest, tak. Tego wrotu, prawda? Tak. Słuchajcie, przy okazji zobaczycie porządny samochód, aczkolwiek ta M3 też jest porządna. Zobaczcie, nabrała blasku tak naprawdę. No. Jedna i druga jest porządna, tylko epoka. Inna, tak. Tylko epoka nie ta. Tak. Dobra, słuchajcie, pokażę wam właśnie tą kierownicę. Od razu, korzystając z okazji. O! No, tu jest. Tak, i tu masz właśnie wszystkie te, wiesz, wyświetlacze, pokazuję ci. Taki, wiesz, no fajna sprawa, nie? Bo możesz też sobie kierownicę inaczej doposażony ustawić, nie? Do, że tak powiem, mocowo dopchany. A on dopiero przyprowadzony, tak? Widzę do... Tak, no przyjechał wczoraj, tak naprawdę. Czyli na wygląda jak wygląda. Wygląda jak wygląda, będzie wyglądał, wiadomo jak będzie. Elegancko. Elegancko. Tak jest. Także tak. No dobra, słuchajcie, idziemy pić kawkę, czekamy na... właścicieli M3-ki. I widzimy się za chwilę. Tak jest, także smacznej kawusi życzymy. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Witam. Widzicie, co tu się dzieje, czy nie? Właśnie oglądamy. Cześć. Oglądajcie. No i jak? No widzieliście na początku? Pierwotnie widzieliście, nie? Podobyliśmy, nie? Wizualnie wstępnie. Wygląda tak, kluczyk mamy dorobiony drugi, jeszcze tylko logotyp trzeba wkleić. Ale zaginamy to wszystko, zamiennik. Zamykaliśmy do klucza. O, działa. Może jest selektywne ten otwieranie. To jest ten, co był, to są te same kluczyki, bo one ogólnie obydwa nie są oryginalne. No i to są te. Ten też nie jest oryginalny, ten co wiem, był. Wiem. To samo generalnie. Także parę rzeczy jeszcze dojdzie. Widzą, mówiliśmy, że... Właściciel musi mieć też co robić przy aucie, nie może mieć wszystkiego na gotowo. No ale zobacz, jak to wygląda, nie? Zresztą co ja ci będę mówił, pamiętam. Tu były czerwone słupeczki, tak. No. A tak to jest alkantarka. Wiesz, tutaj ta skóra jest praktycznie taka sama jak tu, jest tak wszystko zrobione. A to jest oryginalna, tak? To jest oryginalna polakierowana, a ta jest nowa, ale jest tak zrobiona, żeby się nie różniła, nie? No jest fajnie, skóra z tyłu. Ona nie była w jakimś bardzo złym stanie, nie? Tylko jakbyśmy tego nie polakierowali, to nie byłaby tak matowa i tak zbliżona do tego. Tylko by się świeciła, nie? To z tyłu to praktycznie w takim samochodzie raczej też nikt nie jeździł, tylko bardziej bez dachu się jeździ, to... To jednak będzie widać, nie? Jak się takie rzeczy nie zrobi, to będzie to widoczne, ale... Cały podrapany był już tu, no te wszystkie tak, elementy. Tak, było wszystko okej, okay. Dach był okej, okay, on tylko miał takie tutaj, nie? Ma o takie
Szyba też była okej. Szyba była w porządku. Szyba, ona ma jakieś takie mankamenciki, ale to niestety tak musi zostać, bo tego nie idzie niczym zdjąć. To dwa takie punkty są tu i gdzieś na... I tutaj, ale wiesz, no to on i tak ten dach jest naprawdę w niezłym stanie, więc... Wiadomo, jest auto z 2005 czy 2006 roku, już dokładnie, nie? A kaury, to ten dach to wiadomo, jak jest złożony, to... No. Podrapane to jedno było, ale też było tak, że... takich elementów, gdzie lampy rozebraliśmy, wyjęliśmy te paskudne ringi. Z tymi głośnikami tam? Głośniki mamy cztery nowe. Okay. Instalacja była, że tak delikatnie to umiał, no, pocięta, no generalnie. Przerka tam była, ktoś już tam grzewał. Nie wnikałem. Zresztą widzieliście ostatni odcinek. Szczerze to dramat. A wiecie, jak się taki samochód kupuje, to nie sposób wszystko rozebrać i sprawdzić. Bardziej patrzyliśmy po prostu ja wizualnie. Ja to obstawiam, że ktoś po prostu chciał sobie samemu na własną rękę, na szybko coś zrobić, żeby grało i po prostu wyszło jak wyszło. No lampy wyszły o tak. Tak, ringi są zrobione. Znaczy nie ma ich. Tak. Wyrzucone. No bo to bez sensu, nie? Dokładnie. A tu nie wiem, tu jest pojedynczy ksenon chyba, co nie? Pojedynczy. Normalnie jest K7 na dół, tak, i bo już nawet tak, nie pamiętałem, tak, jak to było. Nowe nerki jeszcze wczoraj też przywiozłem znaczek, bo powiem wam, jakaś rysa tam była, no bez sensu. Ta kratka wypłowiała na masę. No, kratka jest właśnie w takim stanie odnowiona, jeszcze wycieraczki będą odnowione. Te wloty na hamulce to jest wszystko tak ma być? Tam nic nie było połamane? Tam nic nie brakuje, tak. Od spodu też jest wszystko tak ma być? Ślizgi są wymienione od zderzaka, od błotników. Czyli jest wszystko spasowane właśnie ładnie. Też były stare, więc są założone po prostu nowe, nie? Przy demontażu, no bo wiadomo, było lakierowane częściowo, więc dowiedzieliśmy nowe. Co jest na lakierze? Tak. Na lakierze jeszcze nie ma nic, dlatego też między innymi jest wypolerowany, przygotowany. Po wokach kładziemy w poniedziałek na szyby, na lakier i na dach. A co będzie? Dach. A co myślę, że było? W sumie to jest pytanie przyjmę do mnie, ale pewnie nie będziemy ceramika, czy coś takiego? Będzie powłoka grafenowa. Okay. Nie będziemy na razie markami operować, bo nie będziemy robić reklam, natomiast będzie grafen. Na szybach też będzie powłoka. No ile tak zwana? Ile to ma wytrzymałości? Producent daje 3 lata gwarancję. To nie jest. Ale to jest też kwestia użytkowania. Teoretycznie on ten samochód nie będzie praktycznie. Nie. Bo są samochody, że na przykład mają 5 lat tą powłokę i ona nadal jest, bo jest rzadko używany, rzadko myty, nie? Ten samochód zrobi pewnie w ciągu roku najbliższego 1000 km. No i mówmy się, że. I pewnie do Monako się pojedzie, dać się otworzyć i będzie jeździć, co? Też zrobi te kilometry w warunkach, gdzie ten dach będzie otwarty, więc sam lakier nie będzie też się tak moczył, brudził i dziwnych warunków atmosferycznych. Także. No jest różnica, jeszcze te, to jest zamówione. Jak będziemy to wymieniać, to od razu się tu wypoleruje, bo... No, a, cała będzie wymieniana. Cała nowa, no bo tak to jasno wygląda, nie? A to wcale nie jest drogie, więc ta część i antenka całkowicie nowa, nie? No tu jest taka krótka chyba antena, tak, taka króciutka, ale na nią czekamy, bo ta, która jest oryginalnie cała lata, nie? Wiem. Także tak to wygląda. Jeszcze do mnie wróci samochód i w ogóle mam pomysł taki, że tak, akumulator, no bo ten po prostu jest, no... Kiepski. I ja jeszcze raz wymienię olej po tych paneczkach, tak żeby to po prostu było wyczyszczone i wymyte. Jeszcze tam mam wydech do poprawy, bo on był wygięty, jak dobrze pamiętacie. I tak ogólnie zobaczę, no, po prostu. Może jeszcze będzie trzeba przeważyć koła, bo zazwyczaj jest tak, że jak się chwilę pojeździ, to trzeba jeszcze raz je przeważyć, nie? To są nowe, wszystko nowe. Nowe opony są, nie? Nie, felgi odnowione, wszystko jest dobrze. A ci felgi nie zostały odnowione, bo jednak doszliśmy do wniosku, że te to, ale zostały wyczyszczone i nieźle wyglądają, nie? Bo zobacz tutaj, widzisz, szczerze to by trzeba było po prostu renowację od nowa, tak. Ale nieźle to wyszło. Postawić można, śmiało. Pamiętajcie, że akumulator jest słaby, to nie chce otwierać dachu, nie? Trzeba go odpalić, żeby otworzyć. No. Tutaj jeszcze do poprawy tego typu rzeczy, ale to... Właśnie mówiłem, że to trzeba przełożyć. Tu jest nowe to wszystko, spinki, tak jak właśnie Bogdan prosił, wszystkie spinki są nowe, tak. Jest elegancko. No. Maska dobra przyszła, wszystko tak, dobre. Bardzo dobra, nie no, ta maska dobra. A z tamtą co zrobiliście? Sprzedaliśmy. Poszła. Tak? Sprzedaliśmy, no. No to elegancko, to zawsze jakiś odzysk, nie? To nie wiem, czy nie kupił to ktoś, co właśnie nie pytał mnie, bo to wystawiłem na Elixa i czy ktoś mnie nie pytał, czy to maska z tego projektu od Motokącika. Słuchajcie, świat jest mały. A chłopaki przyjechali 39 z V8, taką kurde dość konkretną. O,
nas przysłał gościu, jakiś tam, nie wiem, chyba to ktoś tam z dalsza kupił, chłopaki przyjechali we trzech z Rzeszowa, myślę, we trzech przyjechali maskę oglądać. Poglądali, porobili zdjęcia i tam... że tam był, ta maska była tam przodem zaparta czy coś, nie? Nie przeszkadzało. No tak. Znaczy, no każdy ma inne podejście, prawda? Ale też była cena adekwatna, dostanę. No właśnie. Też ta maska to kosztowała, no... Porównaniu do tamtej. Linka nowa. Tak, no bo linka, tutaj się zamek. Też nie zamykało. Tak. Tak, bo tu ten zamek to jest ważny do tej skrzyni, nie? Tak, 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 tak. Bo tu w ogóle było poobcinane kable były od tego, nie? No ktoś tak trochę ten. No ale dobra, już nie ma co gdybać. Jak już się powiedziało A, to trzeba powiedzieć B i tyle, nie? Założyliśmy je na potrzeby dzisiejsze tak naprawdę, ale muszę je zdemontować i polecić. Na jazdę testową dzisiaj, słuchajcie, nie pojedziemy, bo szczerze szkoda, bo on jest w trakcie, jeszcze ta ceramika nie położona. Także po prostu tak, nie? Zresztą się troszeczkę więcej zeszło niż to było przewidziane, nie? No, Rzeszowa jechaliśmy, to cały czas prawie padało nam. No tak. Zdaliśmy się, że naszymi siłami, dlatego że za dużo tego jest. No. To jest czas, kasa i efekt wizualny przy tak dużych dookoła uszkodzeniach, no nie takie jakbyśmy... A one i tak nieźle wyszły, nie, bo jak patrzysz całościowo, nie? Nie, no ale tak. Ten klawer na tych felgach jest już tak mocno stary jest generalnie. Każde mocniejsze szlifowanie, no, trzeba by to było zrobić daleko, to po pierwsze, więc też nie będzie wyglądało ładnie. Jak są pojedyncze jakieś uszkodzenia, to można zrobić, położyć bezbarwne z pędzelka, czy nawet okleić i delikatnie gdzieś tam z pistoletu na zdjętym kole, ale tego jest za dużo dookoła, więc tak naprawdę to należałoby, jeżeli będziecie chcieli w przyszłości, to po prostu oddać do renowacji. Ale że mieliśmy jakiś tam budżet założony, to trzeba było polecić właścicielowi troszkę inne felgi, żeby... Tak, bo to nie są felgi z tego auta. To też właśnie. Nie są felgi od tak, dlatego może nawet lepiej, że taka decyzja. Zresztą tutaj były złe opony włożone z przodu. Bo rozmiar? Rozmiar, bo są 2,2,5, a były 2,4,5. I ta opona tak naprawdę wystawała. Wiesz, a tak ma taki minimalny naciąg i tak samo jest z tyłu, widzisz? Także to ja dobrałem tak, jak powinno być, nie? Tak, jak powinny być, wiem. No, hamulce, to tak jak wiesz, są pomalowane, no, na taki M-kowy kolor, nowe tarcze. Nowe tarcze, klocki. I tu włożyliśmy nowe, pływające, bo tu były zwykłe, nie? Tak, bo tu zwykłe były, tak. zwykłe, no. No. Skóry też gdzieś tam... Ładnie, ślicznie. Mamy człowieka tylko do projektu, tylko robimy. Wspólnymi siłami pomiędzy gdzieś tam jakiś czas, nie? Pytanie, te końcówki WDF-u poparłem są, co nie? Czy to tak było? Pamiętam, że one te, które... One tak były tam, ja muszę wydek, bo widzisz, na lewa strona. Wiesz, jak go podgiąć jakoś. Tak, i właśnie to muszę zrobić. Nieładnie to wygląda, strasznie, on tak kurczę. On musi troszeczkę, tym bardziej, że widzisz, ta lewa strona ucieka, nie? Bo jest nawet, jak włożysz tutaj dwa palce, a tu nie wchodzą, nie? Ale ja bym tam też troszkę umieszczał. Tak. My to ogólnie wiadomo, jak będzie tam z pół centymetra, to i tak zderzaka nie będzie topiło. Tak, ale trzeba to właśnie. Lepiej będzie wyglądało, bo tak to wygląda, jakby ten wydech miał zaraz odpaść. Ja od razu zwróciłem uwagę na to, przy zakupie, czy przy oględzinach wstępnych, bo... No to też o tym była mowa, tylko tutaj po prostu przez to, że bardzo dużo rzeczy było do zrobienia, to wiesz, to tak wyszło. Zresztą sami widzieliście. No. No tutaj też ładnie to wszystko wyszło. Ja nie pamiętam. A jak nie, to można na Allegro skompletować. Czyli mamy tak. Coś tam brakuje, nie? A zresztą to nie jest z tego auta. A ona w ogóle pasuje. Tu jest inne, tu jest taki krótki. Nie, to nie pasuje, to jest z E60. No właśnie. Ameryka. Tak, to tutaj się tak wpina, nie? O. Zresztą ucho nawet jest nieoryginalne, widziałeś. To jest 60 jest. Tak. No. Podłoga też. A pasuje w ogóle do tego? Gwint nie pasuje? Nie, bo jest inaczej skonstruowany. Wiem. Też wszystko poczyszczone, ta mata jest tak luźno niż zresztą. No tu jeszcze widzę, że te zapinki muszę kupić, takie wiesz. Tak, no wiem. Okay. No ale to takie rzeczy właśnie wychodzą. No mówię, tutaj jest, tu za dużo rzeczy było. Dużo. Zagotowaliście ten? Otwieranie dachu z pilota może? Nie, jeszcze nie, dlatego że akumulator jest. Nawet jak jest podłączony, to ten. Przywiozę i zobaczymy, czy to się uda, bo nawet nie chcą się szyby otwierać, tylko działają jak przekręcisz, nie? Widziałem właśnie, bo tutaj nawet. Bo to jest fajne, bo to one podchodzi się do samochodu. Nawet szyba, inicjalizację trzeba zrobić, widzisz? Tak. No tak, szyba nawet widziałeś? Ale to też prąd. Bo to wszystko było, wszystko, wiesz, działało jeszcze.
Oczywiście skrzynia... go podłączymy. To wszystko super. W ogóle auto naprawdę jeździ super. A tam przy skrzyni coś było robione? No oleje powymienialiśmy. A to chyba mieliście softa jakiegoś skrzyni chyba jeszcze robić. Właśnie, o, no widzisz, są rzeczy, które was. No ale no i tak jedzie do ciebie. No i tak jedzie do mnie. Tak. Bo tam przy okazji jak będzie ten soft, to żeby zakodować te, żeby z pilota się otwierały te. To przyjedzie do mnie właśnie, przyjedzie chłopak i to ogarnie. Fajnie, No. Ładna. Nie no. A ja zaburzony. Chodźcie tutaj, no chodźcie tutaj, zobaczcie. No nabrała blasku. Ale no, nie? Już zdjęcia porobił w ogóle nowej może. No ale zobaczcie, tak? Do tego co było, to jest w ogóle. Ale była zajechana, tak praktycznie każdy lakier co przyjeżdża z Ameryki, no. On wiesz, on w świetle dziennym minimalnie będą takie różnice, bo tu było wszystko też cieniowane. Bo szczerze to by trzeba cały lakier położyć, żeby był jednolity. A to jest naprawdę ciężko dobrać. No. Bo poza tym on już był wcześniej coś tam lakierowany. Był lakierowany ogólnie z każdej strony tak naprawdę. I dobranie do klapki, no to do klapki, nie? Ale tutaj różnica jest. Też przede wszystkim podjęliśmy decyzję lakierowania błotników, bo była duża różnica pomiędzy maską a błotnikami. Więc jakby staraliśmy się wyrównać z drzwiami, żeby nie było różnic za bardzo. Ładnie, No jest ślicznie zrobione. Ty coś Bogdan mówi, że mieli... Będziecie ale te klosze czy coś? Nie. Zbieraliśmy klosze, bo były ringi te nieobrywane. Były, ja wiem. I się okazało, że nie wystarczy spolerowanie tylko tu z zewnątrz, i nowe klosze. Nowe klosze. Te ringi to ktoś włożył tak... Tunik, agrotunik już masz, zobacz sobie. To nie pasuje do tego samochodu, wiem. Takie z AliExpress mnie zamontowane. Mówię, gdzie do takiego samochodu coś takiego, wiesz, montować. Są to Bogdan od razu mówił, że to... To wyrzucić, nie? No. Światło też sprawdzone, wszystko działa, funkcjonują normalnie, także świecą dobrze. Super, ślicznie. No tak, żeby właściciela wyrzucać. Muszę wysłać, niech sobie popatrzy Bogdan, nie? Ja już nie chciałem mu wysyłać, mówię, dobra, przyjedziecie, to pokażecie, nie? Mam jakieś fotki? No nie mam właśnie. No. No i to robi też robotę. Robi alkantarka, bo to ja nie wiem czemu to czerwone w ogóle, bo no taki... ja nie wiem co ktoś miał na myśli, do czego to komuś pasowało. Mieliśmy, że tak powiem, taką zagwozdkę z dobraniem, bo było kilka opcji, jeżeli chodzi o skórę i wszystkie były bardzo podobne, nie? I trzeba było wybrać taką najbardziej zbliżoną do tego, co jest. No i wyszło, uważam, spoko. Bo to dobieraliście do tej... Znaczy jest próbnik, to jedno, że do kanapy też, kanapy. No i z próbników sobie wybieraliśmy, było kilka skór, które były naprawdę bardzo podobne do siebie na próbniku, tak, nie? Może skóra, może... I odcień, i trochę struktura i tak, sama skóra, nie? Więc no uważam, że wyszło to całkiem przyjemnie. Super, nie wiem, elegancko. No właśnie. Słupki w Alcantarze to robią strasznie. No tak, to w ogóle... To robi robotę. Alcantara to daje taki prestiż, taki luksus, wiesz. No, dopóki się nie zmychacie. Ale kto, wiesz, no to co byś musiał tu robić, no? Łokcie, wiesz, jeździć. Ale to nie w takim samochodzie, wiadomo, jak się robi samochodem z 50 tysięcy rocznie, to może tak. To no. Oczywiście, ale jak to ma służyć do tego, żeby w niedzielę się przejechać z otwartym dachem. Nie wiem, że se zajmę. Myślę, że może tak raz w miesiącu w sezonie. Znaczy, no nie wiem, tak zależy jak tam. Dużo, nie? No i tak, no. Bo to tylko w sezonowo kura będzie jeżdżona, bo to zima, jesień. No na wiosnę może jak już pogoda się zrobi, to wujek się pomusi, no ale... No tak. Nie wiem, ile piątką zrobił od tego czasu, co odebrał. Panie, nie wiem. Z tysiąc? Nie, zrobił z tysiąc. No może tysiąc, może 1500 maksymalnie. A może Bogdan jest z tych, co lubi wejść do garażu i sobie popatrzeć? Też, co? Też lubi mieć. Lubi mieć, no właśnie. Wiesz, lubi mieć coś fajnego. To jest tak jak z ludźmi, którzy mają, kolekcjonują zegarki, nie? Lubią mieć ten zegarek, który nawet kosztuje tam, wiesz. Tak, bo potem dwoma na raz nie będzie. Ty tak masz? Nie jakieś tam drogie, ale mam 20 różnych i po prostu... Lubisz mieć. Ja też kilka mam, ale zawsze mówię, nie, no po co następny, po raczej, co następny. Raczej jakieś tam klasyczne, starsze, ale taki fan kiedyś był i tak zostało.
Założenie było w ogóle takie, że był zbierać 100 sztuk do syna 18 i 100 sztuk mu dać na urodziny, ale nie wiem, czy się uda, zobaczymy. Z tego co ja wiem, to ten samochód chyba ma zostać, bo tam chyba wujka, córka ma, nie wiem, za 2 lata 18, podobno, a chyba ma w lipcu gdzieś tam urodziny, to pewnie prezent na urodziny będzie. No tak. Nawet na pierwszy samochód, to Laura... No idealne. Laura, jak tam dopa... Jeszcze i tam pewnie ty będzie jeździł, ma ile, z 10 lat teraz? Nie wiem, może troszkę więcej. No tak. Znaczy, na tę chwilę te M3 jeszcze może nie są takie super hiper, jakimiś tak super hiper takimi klasykami, ale myślę, że za 5-10 lat to już będą fest, nie? Tak, bo jeszcze tego jest sporo. Jest sporo, ale jest, można podzielić na dwie grupy. Jest jedna grupa, co dba o te samochody, a druga grupa tak jeździ, nie dba, no, rozleci się to, sprzedaje, tam wiadomo. No. I są tacy, którzy lubią doprowadzić do porządku, jak Bogdan. Właśnie Bogdan, pozdrawiamy cię od razu tu w tym miejscu. Także tak. No. Znajomego mam w Rzeszowie, to też dba o ten samochód, robił wszystko. Czyli Bogdan w ogóle mówi, że kurde, on właśnie lubi tak, lubisz właśnie doprowadzić, że to nie jest tak do końca, że kupi gotowca, tylko tak, żeby mieć tą satysfakcję, tak, że włożone jest serca, że ktoś, wiesz. No są... Kupisz gotowy, to też nie wiesz dokładnie, co kupisz, a tu już ma pewność. I tutaj wiesz, tu było tyle rozebranych rzeczy, że przynajmniej wiemy, że to było wycięte, to było coś. Tyle wiem, co tam nowe udało się zrobić. Udało się zrobić, że działa wszystko, no trochę to było zarzeźbione, w sensie no uszkodzone były te kierownice, no, nie? Wiem, bo tam wycięte, jakaś klapka była wycięta, nie? Wycięta była dlatego, że... Radio im się nie mieściło. Radia nie mieścił się po prostu. No tak zarzeźbili, jakby nie wnikając już w szczegóły kto, co i jak, to udało się to naprawić, że te kierownice po prostu działają. To fajnie. Także... Kierownica była otrzymana, czy ona taka była? Lakierowana. Nie, kierownica była lakierowana. Przelakierowana, także, bo ona była ładna, nie? I tutaj też lakierowałeś tą, tą maskownicę. A sama kierownica to bez bardzo położyła. Ona była w miarę świeżo zrobiona. Podłokietnik był też otrzymany, co nie? Tak, fotela chyba? Podłokietnik nie. Podłokietnik został w oryginale, bo tylko... Ale widzisz, nie widzisz różnicy, nie? Ładnie. To wszystko to, co dotykasz teraz, to też było całe rozebrane i polakierowane od nowa. No, to jest ta taka struktura, co nie? Tak. Ona nawet według mojej oceny to polakierowanie jest lepsze niż oryginał. Bo trochę, to jest takie gumowate. No trochę, właśnie, nie? Trochę tak, znaczy ta struktura. Fajne jest to, że można zdjąć się często, można. Niektórzy by szlifowali, żeby zdjąć tą strukturę, a to trzeba po prostu rozpuścić, żeby nie... Ja widziałem, jak to robisz, tak. I no tym sposobem się nie traci tego. No to troszeczkę myślę, że będzie trwalsze niż ta guma, no bo też tak nie będzie się rysowało. No. Tak bardzo. Dobra, słuchajcie panowie, jak jest? Jak jest? Zajebiście. Elegancko. Odpalił, to musimy odpalić? No, myślę, że boosterem trzeba go. Boosterem, tylko to chyba na zewnątrz, nie? Tutaj? Nie będziemy wyjeżdżać. Nie, odpalimy sobie i posłuchacie. Nie, tam damy radę, nie? Tylko podłączymy boosterem, bo ten akumulator nie ma siły rozruchowej w ogóle. Weź tam, później odpalę, ja tam jeszcze nagrać. O, jest boosterek, no. Proszę bardzo, Łukasz od razu usłyszał, nie trzeba prosić. Nie o to chodzi od razu, nie? Tak, i kolejny. Dobra, podłączamy. Palimy cię. I palimy, tak jest, cyk. To ty, a ja może nagram tutaj, jak on ten zagada, co? No, właśnie też. To dawaj. Ju? Czekaj. Ja? Poważne sprawy. Jest na neutralu? Jest. Proszę bardzo. Tu odmycia. Odmycia, tak. Chłopaki dobrze te. Dobrze wymyli. Także silniczek chodzi fajnie. Możemy posłuchać pod maską właśnie. Od razu. Silniki nowe są też? Tak. Okay. I co? Nic nie równo. Petarda, nie?
Jak to było wtedy? Dodajmy gazu, posłuchajmy pana lecie. Nie puka, ale tego nie będziemy, bo też trzeba by go rozgrzać. A widzę, że rezerwa to przyjdzie. Ostatni czas był, nie? Na zmianę tych panelek, nie? To szczerze? Szczerze to jest w ogóle takie szczęście w nieszczęściu, że szok. No, w dobrym czasie Bogdan znalazł to auto i w dobrym czasie... Tak, to dwa przejazdy już by było po tym silniku, pewnie by nie było za dużo zaradować. Znaczy ja wam powiem, gdyby to trafiło na nową erę, turbo, to nie byłoby co zbierać. A jeszcze te wolnoszczące są takie, aczkolwiek V10 czy V8 byłoby pozamiatane. A tutaj jeszcze był taki naprawdę dobry czas. Dobry czas, tak. Fajnie, super. Pracuje ładnie. Nie, silnik pracuje fajnie. To jeszcze do podkładania, bo musimy przeprowadzić przewód na stronę. To podjąć. To jest jeszcze nie. Tutaj jeszcze uchwyt muszę zamówić właśnie, który to trzyma, wiesz. Wiem o co chodzi. Tak. Super. Fajnie, maska dobrze wyszła. Pomarańczowa, nie? Do Bogdana? Do Bogdana, trzeba coś mu wysłać, bo pyta. No to dalej. Cytujemy parę po tego. To czarne jest omalowane, tak? Nie, to jest oryginał. Tak, bo on jest ciemny i dlatego ma czarne. No, bo myślałem, że tu dookoła 103. Nie, to jest oryginał. Cały układ jest taki, jakbyś powinien oryginał. Lampy są zrobione takim czajniczkiem, czy tu były malowane, że lakierowane? Nie, to jest... Lampy są wymatowane, wypolerowane i oklejone folią. A, to jest super telefon, tak? Tam jeszcze nawet jakiś jeszcze bąbelek jest do przebicia, tu gdzieś jest. Dobra, to nie, tak w porządku, proszę. Weź tę przeciwgłowę włącz, bo ja teraz właśnie nie wiem. No, ale szczerze? Pokaż. Nie. Czyli to jest do ogarnięcia. Tak jest. Nie masz. Nie, z przodu. A z przodu to? Nie ma. A widzisz, to trzeba, to jest do ogarnięcia w takim razie. Czyli jest przełącznik jest do kupienia. Chyba, że bo są w jednym przycisku. Bo są jeden. Nie. Ale one są w jednym? Nie, to jest tylko na. One powinny działać już. Nie działają. Czy nie wyświetla? Nie. No, to jest do ogarnięcia. No właśnie ja też wiem, że jakieś tam rzeczy były do dokończenia. A, bo jest jakiś problem. Pożarówka odmijania. Nie. Od pozycji. Tak, pali. I dlatego się świeci kierunek. Ale to jest do ogarnięcia, nie? I tutaj jest to samo. To samo jest, no. Bo wtedy awaryjnie się świeci kierunek nie? Z słabszą mocą się świeci. Tak. Dokładnie. Fajnie. Nie, w ogóle w radiu jest tak, że mamy wszystkie parametry olejowe i tak dalej, przebieg samochodu jest automatycznie się wbił, jest wszystko dostępne, czego nie ma tu, a jest w kompie, to dużo rzeczy jest wyświetlanych. O, teraz zobacz, bo były długie włączone, czyli przednie działają. O, świecą. Tak. Tak. A tylne jeszcze raz, i teraz jak przebindujesz, to się wyłącza. Nie, chyba jak zablinduje, to nie. Zablinduje możesz. Weź długimi pociągnij, no to wtedy one gaszą. To tak ma być. A tylne trzeba zrobić, tak więc to jest... Pozycje tutaj. Tak, ale to żaróweczki są do wymiany, nie? No. Tutaj powinna być, nie? Tak, tutaj, nie? Albo dwie, ja już nie pamiętam. No. Tutaj jest chyba nawet żaróweczki nie ma, tylko bo nie wychodzimy. Wsteczny był w dwóch lampach, tak, a tutaj go tam kilka zakładali. Tak. Na otwieranie drzwi, wiesz, takich innych. Czyli pierdów, wszystkie nie? Takie rzeczy są tutaj się wyświetlają. No teraz by trzeba było smartfona podpiąć, żeby pokazać to, więc nie będziemy podpinać. No natomiast fajne funkcje ma naprawdę. Naprawdę fajne funkcje ma to radio, nie? Gasimy. Tak, gasimy. O, i tyle. To już się nagrzał, szybciutko się nagrzewa. Tak, bardzo. To powiedzcie, czy się podoba, czy może być? Oczywiście, że się podoba bardzo. Co? Tak powiem krótko, jest petarda. Tak? No i słuchajcie, ja to szanuję, tym akcentem kończymy odcineczek. Pamiętajcie o subach, lajkach, komentarzach. Będzie jeszcze odcinek z jazdy testowej. Pokażemy jeszcze rzeczy, które tutaj dokończymy. Bo tak jak słyszeliście, po prostu z tym samochodem wyszło troszkę więcej niż myśleliśmy.
I dłużej. Bo pierwotnie nie spodziewaliśmy się, że będzie tyle tu do roboty, ale i tak moim zdaniem też wyszła petarda. także żegnamy wszystkich. I widzimy się w następnym odcinku.